Cześć i czołem, kluski z rosołem. Słuchasz Polski Daily, podcastu dla osób, które uczą się języka polskiego, interesują się polską kulturą, historią, społeczeństwem i wszystkim związanym z Polską. Nazywam się Paulina Lipiec, jestem nauczycielką języka polskiego i autorką różnych materiałów do nauki tego języka, które publikuję na stronie www.polskidaily.eu. A teraz, kiedy już się trochę znamy, zapraszam Cię na nowy odcinek. W dzisiejszym odcinku będę mówić o tym, jak będzie wyglądało życie człowieka w przyszłości. Jak być może już się domyślacie z moich ostatnich podcastów albo z Instagrama, ostatnio bardzo dużo czytam o różnych wizjach przyszłości, technologii, rozwoju, metaversie itd. Kiedyś, kilka lat temu, wpadłam w zachwyt nad książką Yuvala Noah Harariego 21 lekcji na XXI wiek o przyszłości ludzkości. A ostatnio przeczytałam dość ciekawą książkę Adama Pajora pod tytułem Magia bioinżynierii. To jest książka o zmienianiu ludzkiego ciała tak, żeby funkcjonowało lepiej i sprawniej. Jest naprawdę bardzo ciekawa i polecam. Ale zanim przeczytam Wam moją wizję człowieka przyszłości, chcę Wam powiedzieć kilka słów o gramatyce, a konkretnie o formach czasowników, formach utworzonych od czasowników, które usłyszycie w tym nagraniu. Będzie tutaj dużo czasu przyszłego, też w stronie biernej, więc możecie na to zwrócić uwagę, ale próbowałam też użyć wielu imię słowów, czyli participles, i rzeczowników odczasownikowych, czyli verbal nouns. Kilka słów o imię słowach. Czym są imię słowy? To są słowa utworzone od czasowników, które jednak mają inne funkcje. Na przykład słowo robiący nie jest czasownikiem, chociaż jak słyszysz, ma coś wspólnego ze słowem robić, to do, to make. Robiący jest imię słowem przymiotnikowym czynnym, czyli adjectival active participle. Możemy go używać tak jak przymiotnika, czyli żeby opisać rzeczownik. Na przykład, mężczyzna robiący codziennie pompki jest silny. A man doing push-ups every day is strong. Imię słowy przymiotnikowe mogą zmieniać osoby, liczby i uwaga, zmieniają przypadki. Podobne słowo, którego tłumaczenie na angielski będzie dokładnie takie samo jak robiący, czyli doing, making, to robiąc. Tutaj nie mamy Y na końcu. Robiąc. To jest imię słów przysłówkowy współczesny. W luźnym tłumaczeniu to będzie coś jak contemporary adverbial participle. Używamy go, kiedy ktoś wykonuje dwie akcje w tym samym czasie. Na przykład oglądam serial robiąc pierogi. I'm watching a show while making pierogi. Imię słowy przysłówkowe nigdy się nie zmieniają. Nie zmieniają osoby, nie zmieniają przypadka. Zachowują się jak przysłówki, czyli adverbs. Trzecią formą, o której chcę Wam szybko powiedzieć, są rzeczowniki odczasownikowe. One też na angielski tłumaczą się z końcówką ing. Przykładem będzie robienie. Po angielsku powiemy doing albo making. Po polsku robienie.
W języku polskim tego słowa będziemy używać jak normalnego rzeczownika, jako podmiotu, jako dopełnienia, po przyimkach itd. Na przykład, nie przepadam za robieniem przysiadów. I don't really like doing squats. Albo, robienie bigosu zajmuje dużo czasu. It takes a lot of time to make bigos. Rzeczowniki odczasownikowe odmieniają się dokładnie tak samo jak wszystkie rzeczowniki. I dobra informacja, wszystkie są rodzaju nijakiego. Mieszkanie, jedzenie, skrzyżowanie, spotkanie to też są rzeczowniki odczasownikowe. Jak tworzymy imię słowy i rzeczowniki odczasownikowe? W opisie tego odcinka znajdziesz linki do mojej strony, na której są lekcje wideo z klubu gramatycznego i ćwiczenia na ten temat. Tekst dzisiejszego odcinka też będzie dostępny na stronie jako ćwiczenie. A teraz zapraszam Cię do wysłuchania mojego opisu życia człowieka przyszłości. Kim będzie człowiek przyszłości? Zacznijmy od początku życia. Człowiek przyszłości prawdopodobnie zostanie zaprogramowany genetycznie. Jego rodzice, decydując się na dziecko, zrobią testy genetyczne i wybiorą geny, które w sobie lubią, a których chcą się pozbyć. W specjalnym formularzu zaznaczą kolor oczu, wielkość nosa, wzrost, strukturę włosów, odcień skóry nowego członka rodziny. Być może także będą mogli wybrać poziom empatii, wrażliwość interpersonalną lub ambicje. Jak w Simsach. Z pewnością wykreślą z listy tendencje do tycia, łysienia, uzależnień czy użalania się nad sobą. Jeśli nasz człowiek będzie mieć szczęście i wybiorą go rodzice z bogatego domu, urodzi je prawdopodobnie surogatka z biednego kraju, która za pieniądze od rodziców zapłaci za szkołę dla dzieci i brakującą wszędzie wodę pitną. Człowiek najprawdopodobniej będzie jedynakiem. Ludzi przyszłości nie będzie stać na wychowanie większej liczby dzieci. Prawo nie będzie tego zabraniać, ale presja społeczna już tak. Mamy za dużo ludzi na planecie i osoby posiadające więcej niż jedno dziecko będą traktowane jak egoiści. Człowiek przyszłości będzie uczył się, siedząc całymi dniami w swoim pokoju, w okularach do wirtualnej rzeczywistości, bo wychodzenie z domu będzie zbyt ryzykowne i nudne. Na lekcjach historii awatary dzieci będą przenosić się w czasie i spędzać lekcje debatując z wirtualnym Juliuszem Cezarem, podbijając świat razem z Aleksandrem Wielkim, czy biorąc udział w przyjęciach z polskim królem Michałem Korybutem Wiśniowieckim, znanym najbardziej z tego, że był gruby. Na lekcjach chemii będą przeprowadzać liczne eksperymenty, powodując wiele eksplozji, ale nic nie szkodzi. W końcu to tylko wirtualna rzeczywistość, w której umieranie zawsze jest tylko na niby. Na lekcjach biologii będą przeprowadzać operacje transplantacji mózgu na awatarach kolegów. Dzięki temu wszystkiemu uczniowie nie będą potrzebowali już gier komputerowych, a chodzenie do szkoły stanie się ich największą pasją. Będą tak przyzwyczajeni do spędzania czasu w wirtualnym świecie, że przymusowe wspólne obiady cała rodzina będzie jeść ubrana w okulary lub inny sprzęt do VR, bo sprzątanie i dbanie o dom nie będzie miało żadnego sensu. Skoro w wirtualnej jadalni zawsze będzie dużo światła,
kotlet z karaluchów będzie miał apetyczniejszy kolor i zapach, na stole będą pachnące kwiaty, a awatary członków rodziny jedząc apetycznie wyglądające jedzenie będą się cały czas do siebie uśmiechać. Trochę czasu zajmie ludziom przyzwyczajenie się do wkładania widelca do ust, będąc w wirtualnej rzeczywistości, ale to jak z jazdą samochodem. Kiedyś 30 km na godzinę wydawało się ludziom niesamowitą prędkością. A dzisiaj jeździmy i 150 po autostradach. Jeśli jest komuś niedobrze, to może po prostu wziąć tabletkę na chorobę lokomocyjną. Nastoletni człowiek przyszłości nie zauważy zmieniającego się ciała i pewnego dnia odkryje, że ma 1,80 m i włosy w różnych częściach ciała. Z przerażeniem stwierdzi, że prawdziwe ciało nie tylko potrzebuje regularnych kąpieli i dezodorantu, będących stratą czasu, ale też, że nie pasuje do jego wirtualnego ja. Nawet mimo tego, że rodzice zrobili co mogli, programując jego materiał genetyczny. Zacznie zbierać pieniądze na operacje. Nie operacje plastyczne, bo już ma idealnie symetryczne rysy, ale operacje biomechaniczne. Mimo protestów rodziców, po ukończeniu 18 roku życia, za pieniądze z funduszu uniwersyteckiego zrobi sobie amputację nóg i ręki, jednocześnie wszczepiając sobie do mózgu dysk zapisujący każde jego wspomnienie, aby po biologicznej śmierci całkowicie przenieść się do wirtualnego świata. Zamiast biologicznych kończyn będzie od tego momentu używał super szybkich i precyzyjnych protez. Dzięki nim bieganie stanie się o wiele szybsze, a skakanie po górach łatwe jak dla górskiej kozy, ale i tak będzie z nich korzystał tylko do chodzenia po mieszkaniu, bo większość z jego spacerów będzie do lodówki i do toalety. Jego biomechaniczna ręka będzie świetnie sobie radzić, łapiąc muchy, a nawet wbijając gwoździe. Ale o tym nasz człowiek przyszłości też nigdy nie będzie mieć szansy się dowiedzieć. Z powodu braku studiów wyższych, znalezienie pracy będzie dla człowieka problemem, bo wszystkie dobrze płatne zawody będą tylko dla osób biegłych w programowaniu i zarządzaniu robotami. Wszyscy pracownicy fizyczni zostaną zastąpieni bardziej lub mniej skomplikowanymi maszynami, więc każdy niegrzeszący wybitną inteligencją będzie skazany na konkurowanie na rynku pracy z robotami. Na szczęście nasz człowiek będzie mieć bogatych rodziców, bogatych i kochających rodziców, którzy pożyczą mu trochę kasy na tabletkę poszerzającą wiedzę. Narkotyki przyszłości nie będą tylko rozrywką dla zestresowanych, bananowych dzieci, ale będą miały efekt zwiększający zdolności zapamiętywania i podnoszący IQ, iloraz inteligencji. Oczywiście będą dużo kosztować i będą mieć na początku skutki uboczne, ale i tak mnóstwo podekscytowanych, przeciętnych ludzi będzie brało wielkie kredyty, żeby je brać. Powiedzmy, że naszemu człowiekowi się uda. Biorąc tabletki, zwiększy swoją wiedzę i dostanie pracę programisty. A jedynym poważnym działaniem niepożądanym będzie u niego trwała bezpłodność, co i tak nie będzie niczym zaskakującym,
bo w przyszłości większość mężczyzn będzie miała problem z przekazaniem genów. Kłopot będzie na tyle powszechny, że lekarze roboty zdecydują, że leczenie mężczyzn jest nieopłacalne. Zintegrowanemu systemowi zdrowia publicznego bardziej będzie się opłacać tworzenie nowych ludzi z różnych komórek w laboratorium. I jest szansa, że z tego powodu pojawią się nowe typy przestępstw. Wyobraźmy sobie, że ktoś zakocha się w celebrycie. Dzięki sprytnym wyszukiwarkom i udostępnianiu lokalizacji każdego człowieka na żywo, dla jego bezpieczeństwa oczywiście, nasz ktoś dowie się, gdzie celebryta spędził poranek, czytając gazetę i pijąc matcha z mlekiem owsianym bez cukru. Ktoś pójdzie do tej kawiarni i mając szczęście, znajdzie włos celebryty. Za odpowiednie pieniądze będzie mógł zawieźć ten włos do nielegalnej kliniki, w której lekarz człowiek, zwolniony z legalnego szpitala za nieperfekcyjne diagnozy, wykorzysta komórki włosa celebryty i łącząc je z komórkami kogoś, stworzy nowego człowieka. Czy nasz ktoś dostanie alimenty na dziecko od celebryty? No ale to już inna historia. Nasz człowiek przyszłości nie będzie chciał być ojcem i tak, bo jego kontakty z innymi nigdy nie będą ani cielesne, ani głębokie. Właściwie można powiedzieć, że spotkania z innymi ludźmi będą u niego wywoływać reakcje alergiczne, jak kichanie, smarkanie czy wysypka. Ale nie tylko inni ludzie będą pełni alergenów. Będzie dostawać też reakcji alergicznej po wypiciu herbaty, wysłuchaniu piosenki disco polo, a nawet zjedzeniu kremówki papieskiej. Dla świętego spokoju spędzi praktycznie całe życie w swoim codziennie sprzątanym przez milczącego robota mieszkaniu w wirtualnej rzeczywistości, gdzie będzie się spotykał z wieloma wirtualnymi osobami i nigdy nie będzie wiedział, czy to awatary żyjących, autentycznych ludzi, czy sztucznych inteligencji. To nie będzie miało znaczenia, bo potrzeby emocjonalne i seksualne zaspokoi mu androidalna, gadająca lalka, zawsze gotowa spełnić jego fantazję. Jako pasjonat podróży, człowiek przyszłości każde wakacje będzie spędzał na egzotycznych wakacjach w dalekich krajach i pasjonujących okresach historycznych. W wirtualnej rzeczywistości oczywiście. Jego inteligentny dom sprawi, że jego doświadczenia będą prawie w 100% realne. Atomizery zapachów i zsynchronizowane z podróżą zamówienia lokalnego jedzenia pozwolą mu na przeniesienie się nie tylko do współczesnej Tajlandii, gdzie po czystych ulicach będzie przechadzało się tylko kilku uśmiechniętych, opalonych turystów o tej samej bezpiecznej etniczności, ale też na przykład na sam środek bitwy pod Wiedniem do 1683 roku. Dzięki rozbudowanym translatorom rozmawianie z przybyszami z całego świata, a także zaprzyjaźnianie się z postaciami historycznymi będzie dla człowieka przyszłości łatwe jak bułka z masłem. Po spędzeniu dziesiątek lat w swojej sypialni biologiczne ciało człowieka przyszłości zacznie źle funkcjonować. Lekarze roboci
będą dawać skierowania na różne terapie i wymiany organów, ale okaże się, że naszego człowieka wcale nie stać na części zamienne najlepszej jakości, ale tylko syntetyczne zamienniki wytworzone w fabryce przez źle opłacane, ciągle strajkujące roboty. W końcu, w wieku 130 lat, pijąc zimną Coca-Colę, przyniesioną przez robota domowego, człowiek przyszłości przewróci się i nie będzie mógł wstać. Na szczęście dom od razu zamówi mu bezzałogową karetkę. W szpitalu człowiek przyszłości dowie się, że nie tylko firma ubezpieczeniowa nie zgadza się na opłacenie drugiej transplantacji serca, ale też metaversum, w którym spędził prawie całe życie, wcale nie było za darmo. Otwieranie maili z rachunkami nigdy nie zajmowało głowy człowieka przyszłości, więc teraz będzie bardzo zadłużony i czeka go sprzedanie mieszkania. A to będzie oznaczało zamieszkanie w publicznym domu opieki razem z innymi zrozpaczonymi, zdezorientowanymi i bez przerwy płaczącymi staruszkami przyszłości ze skrzypiącymi mechanicznymi nogami, rękami i oczami. Pobyt człowieka przyszłości w domu opieki nie potrwa zbyt długo, bo wkrótce potem zaczną się poważne protesty klimatyczne. Na świecie będzie brakować wody, pszczół i barszczu czerwonego instant, co będzie oznaczać, że koniec świata jest blisko, nawet bliżej niż dzisiaj. Młodzi, brudni i spragnieni ludzie będą protestować przed domami starców, krzycząc, że żyjąc tak długo zabierają wodę i jedzenie młodszym generacjom. W końcu zdecydują się na wzięcie spraw w swoje ręce i zaczną się bombardowania domów opieki. I tak zginie nasz człowiek przyszłości, a razem z nim jego dysk z kopią zapasową Made in Poland, którego gwarancja skończy się i tak wiele lat wcześniej. I to już koniec historii człowieka przyszłości. Mam nadzieję, że Wam się podobała. To jest dosyć trudny tekst, dlatego jak ostatnio dosyć często to robię, w opisie odcinka umieszczę listę trudniejszych słów i fraz z tłumaczeniem na angielski. Mam nadzieję, że to Wam trochę pomoże. Będzie tam też oczywiście link do całego tekstu jako ćwiczenia. Tymczasem jak zwykle zapraszam na spotkania naszych klubów, klubu dyskusyjnego, klubu leksykalnego i klubu gramatycznego, a także wejdźcie na moją stronę, zapiszcie się, bo znajdziecie tam na pewno dużo ciekawych materiałów do ćwiczeń na własną rękę. Życzę Wam wszystkim miłego tygodnia i do usłyszenia w następnym odcinku. To już koniec i bomba. Kto nie słuchał, ten trąba. Cześć!